Tutaj już się pokazuje sprawa i zainteresowanie dodatków na węgiel. To tutaj, tak przy okazji, proszę Państwa, z tym węglem to nie ma jeszcze do końca przecież, wiecie, tej ustawy, ona jeszcze w procedowaniu, chyba ona jeszcze nie przeszła przez Senat i tak dalej. A tu już mamy telefony, ludzie się pytają, już chcą gdzieś wnioski składać. Nie wiemy, kto to będzie prowadził. Czy będzie to mógł prowadzić MOPS, czy będzie znowuż tak, jak było z dodatkami dla Ukraińców, że najpierw był zapis, że gminy, później dopiero się pomyślano, że to jednak najlepiej będzie, żeby to przenieść na te jednostki upoważnione, które są do tego dostosowane jak MOPS i myślę, że też u nas będzie to realizował MOPS, ale póki co nie wiemy, jak to ma być i kto to ma realizować. I to tak już przy okazji, jak już jesteśmy przy tych dodatkach węglowych, które będą, bo raczej będą, to jak to może wyglądać w Kutnie? Bo jest tak, jak wiecie, taka centralna ewidencja emisyjności budynków, gdzie termin był do połowy roku do składania, teraz się okazuje, że ludzi masa nie złożyła, więc przedłużają, bo w Kutnie liczba przewidywanych deklaracji powinna być prawie 6,5 tysiąca, a złożonych jest 4178, a więc tylko 64% jest złożony. I liczba zgłoszonych tak zwanych kotłów, pieców kaflowych, kominków na paliwo stałe, na węgiel, pelet, drewno, to liczba takich kominków w tych 4100 jest 2083. A w tym piecy kaflowych, kominków na paliwo stałe, konkretnie na węgiel, prawie 1300. Czyli około 1300 osób może być, czy tam posesji, może być upoważnionych do tego dodatku węglowego. No to się będzie jeszcze na pewno zmieniało, bo teraz się, ci, co nie składali, to dopiero się rzucą do tego, żeby się złożyć. Ci, co złożyli różne bardzo fajne rzeczy, że mają gaz, olej, teraz będą wycofywać, będą zmieniać na węgiel, bo jak mają jakąś gdzieś kozę, to powiedzą, że mają węgiel, żeby uzyskać i zrobi się ogólny no, takie zamieszanie w tym, bo tego zresztą się wszyscy trochę powoli spodziewają. No, ale to tak jest, jak coś jest takie niedopracowane i niedoszkowane i teraz sobie wyobraźmy, że każdemu się należy 3000, to tak jak 500+. Nie ma kryterium dochodowego, człowiek, który będzie miał 10 tysięcy pensji, też dostanie dodatek, a osoba, która pali gazem u siebie, jest to emerytka, a dostanie 2-3-krotnie wyższy opłatę, nie dostanie. No i tak też można, prawda?